Szanowni Państwo, w pierwszym kwartale 2019 roku Grupa Tauron osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Są one lepsze od oczekiwań rynku i zgodne z naszymi planami. Korzystna koniunktura gospodarcza w połączeniu z konsekwentnie realizowanymi celami biznesowymi pozytywnie wpłynęły na osiągnięte przez Grupę Tauron wyniki operacyjne i finansowe. W pierwszym kwartale tego roku przychody Grupy Tauron zwiększyły się w ujęciu rocznym o 15%, osiągając poziom ponad 5 300 milionów złotych. W tym okresie wypracowaliśmy 1 200 milionów złotych zysku EBITDA, z czego około 60% wygenerował regulowany segment dystrybucja. Warto zwrócić uwagę, że agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowe ratingi Taurona na poziomie BBB z perspektywą stabilną, co odzwierciedla dobrą kondycję finansową i płynnościową grupy. W pierwszym kwartale Grupa Tauron przeznaczyła ponad 700 milionów złotych na realizację projektów inwestycyjnych. W segmencie dystrybucja wydatkowaliśmy ponad 300 milionów złotych na modernizację sieci i budowę nowych przyłączy. Pozwoliło to na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. W segmencie wytwarzanie przeznaczyliśmy 140 milionów złotych na realizację naszej flagowej inwestycji. Budowa bloku w Jaworznie jest już zaawansowana w ponad 90%. Blok w Jaworznie będzie przystosowany do spełnienia restrykcyjnych norm z zakresu ochrony środowiska, znacznie ograniczając emisję dwutlenku węgla oraz pozostałych gazów. W pierwszym kwartale tego roku Tauron Dystrybucja przyłączył do sieci energetycznej blisko 2,5 tysiąca odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 35 MW. To ponad 2 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przyłączyliśmy mikroinstalacje wykonane w technologii fotowoltaicznej, elektrownie wiatrowe, elektrownię wodną, a także elektrownię wykorzystującą biogaz rolniczy. Warto również nadmienić, że w ostatnich latach Grupa Tauron skutecznie wdrażała inicjatywy mające na celu zapewnienie środków finansowych na realizację programu inwestycyjnego. W pierwszym kwartale Polski Fundusz Rozwoju zakończył weryfikację wniosku o dokapitalizowanie spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron. Dzięki temu spółka otrzymała kolejną transzę środków w wysokości 260 milionów złotych. Łączne zaangażowanie funduszy zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju w jaworzniński projekt wyniesie 880 milionów złotych. Szanowni Państwo, miło jest mi poinformować, że zaktualizowaliśmy kierunki strategiczne Grupy Tauron. Stanowią one odpowiedź na dynamiczne zmiany zarówno w otoczeniu regulacyjnym, jak i rynkowym. Będziemy budować wartość grupy, koncentrując się przede wszystkim na transformacji w kierunku energetyki nisko- i zeroemisyjnej. Planujemy inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie, fotowoltaikę oraz morską energetykę wiatrową. Zamierzamy również intensywnie rozwijać sprzedaż produktów i usług dostosowanych do potrzeb klientów. Transformacja naszego miksu energetycznego będzie wzmocniona optymalizacją portfela aktywów. Jestem przekonany, że wyznaczone kierunki skutecznie przyczynią się do wzmocnienia kondycji finansowej grupy i zrównoważonej transformacji miksu energetycznego. Zapraszam Państwa do zapoznania się z raportem za pierwszy kwartał 2019 roku oraz z prezentacją dotyczącą nowych kierunków strategicznych Grupy Tauron. Zapraszam również do bezpośredniego kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich.